pludyczach. Tymczasem konwenanse idą na bok. Gentleman zmierza do kurnika. Zbieraj, Michał, jajka. Tu dwie kury siedzą. No to dobrze, no to zobacz, może już zniosły. Gdzie mam tam zajrzeć? No a jak? No przestań. A jak mnie ugryzie? A jak tam troszkę i ugryzie? No to nie, to ja się w takie rzeczy nie bawię. Jak będzie stal jak ten na weselu, to na pewno nie wyjdzie. No ale zacznę, ona chce jeszcze posiedzieć. No może się zestresowała ciebie, zobaczyła takiego umalowanego. Ja nie będę tej kurze przeszkadzał w znoszeniu jajek. Ja tam wiem, co ona robiła, może spać chciała, a może nie wiadomo co. Poza tym no też się bałam, że w jakiś sposób mnie zaatakuje, no to bez sensu, no. Ale od cholery tamtego też. No to widzisz, no ile... Zwykłe wybranie jajek w Gentlemanie wzbudziło głębokie przemyślenia. No ja myślę, że to jest w ogóle też trochę znęcanie się nad tymi zwierzętami, bo one żyją w kilku metrach kwadratowych, nie mają w ogóle jakiejś takiej przestrzeni, cały czas są zamknięte. No ja nie uważam, żeby takie ograniczenie wolności było fajne i było korzystne dla nich. A kłopoty mieszkaniowe kur skłoniły do przyjrzenia się energii we własnym nowym lokum. Spokój wróża zdradza, że badanie przebiegło z dobrym wynikiem.